Czołem, witajcie, ja jestem Abra i jak sami widzicie, Bed Warsy wracają. Słuchajcie, miesiąc w Bed Warsy nie grałem, a tutaj lecimy z grubej rury. Gramy w my Bed Warsy na dwójeczkach, tak, z Mikosokiem, ale chciałem zaznaczyć, że jest to wersja 1.17, co widać chociażby, słuchajcie, właśnie po tym, że klikając shifta, ta nasza postać się jakby obniża, można to tak nazwać? No wiecie, o co chodzi. Podczas Speed Bridge'a po prostu będą gigantyczne ciężary, żeby cokolwiek sensownego zrobić. Oczywiście gramy sobie spokojną gierkę, nie żeby wygrać w 3,5 minuty, ale myślę, że będzie, słuchajcie, ciekawie, bo naprawdę ja w Bed Warsy nie grałem od ponad miesiąca i stwierdziłem, że kurczę, ta gra jest spoko, więc dawajcie, sprawdzimy, może jeszcze coś potrafię, może jeszcze kogoś rozwalę. Oczywiście lecimy tutaj do pierwszych sąsiadów, ale boję się wersji 1.17, powiem szczerze, naprawdę, słuchajcie, boję się tej wersji, bo patrzcie, jak to dziwnie się, ej, naprawdę, to budowanie, słuchajcie, jest strasznie dziwne. Dobra, oczywiście rozklepujemy, słuchajcie, obu tutaj typeczków, wbijam się do nich, słuchajcie, z kill-offem, więc mam nadzieję, że ich teraz rozwalę. W ogóle dźwięki są jakoś tak strasznie głośno, albo mi się tylko wydaje, może mi się wydaje, ale naprawdę mam wrażenie, że jest jakoś dziwnie. I w dodatku, słuchajcie, też co najdziwniejsze, mam wrażenie, że strasznie to laguje. Ale to już jak z Elviso jeszcze grałem na tam, wiecie, że Minecraft Bed Wars wersja 1.16 czy coś takiego, to już wtedy, słuchajcie, na 1.16, że tak powiem, były ścinki, były lagi, było nieprzyjemnie. A tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze ciekawiej. Gdyby ktoś pytał, dlaczego ich nie atakuje, no to słuchajcie, samemu nie byłbym już w stanie ich tutaj przeatakować, więc oczywiście rozklepujemy ich, słuchajcie, kiedy jest nas we dwóch. No nie, i teraz tak, ja jednego rozwaliłem, Mikosok rozwalił drugiego, więc słuchajcie, jest bardzo, bardzo spoko. Ogólnie tamta akcja była dość mocna, ale ej, serio, ja muszę sobie ściszyć te dźwięki. I tak je ustawiłem na 25. Ja nie wiem, ja w Bed Warsy nigdy w życiu nie grałem właśnie na wersji, słuchajcie, 1.17. Nawet ten sklep laguje, a nigdy tak nie było. No dobra, to jest ciekawe, słuchajcie, to jest naprawdę ciekawe. Nie chcę też wszystkiego zrzucać na tą wersję, że zła i niedobra wersja, ale no naprawdę jest głośno. Patrzcie, my mamy nawet mamy auto jumpa, słuchajcie. Czekajcie, jak ja mam wam to pokazać? Chwila. O, mogę wam tak pokazać, że słuchajcie, nie klikam żadnych strzałek, tylko słuchajcie, auto jumpa mamy włączonego, nie wierzę. Ej, dobra, serio, moi drodzy, ja powiem tylko tyle, subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem, codziennie są tutaj filmy, ostatnio przez miesiąc był hardcore na 1.17, Bed Warsy mogą wrócić, po prostu dajcie znać, czy chcielibyście więcej Bed Warsów, ale zaznaczcie koniecznie, otrzymuj wszystkie powiadomienia z kanału, to jest bardzo ważne, że jeśli już subujecie, to te otrzymywania powiadomień z kanału jakby wszystkich jest bardzo, bardzo gitową akcją. Ej, teraz tak, kupimy sobie w ogóle zbrojeczkę, bo dlaczego mielibyśmy sobie nie kupić, kupimy sobie Fireballa, bo zobaczymy, czy ja w ogóle, słuchajcie, jeszcze pamiętam, czym jest Fireball Jumping. Mam nadzieję, że pamiętam. Trzeba będzie, słuchajcie, zrobić jeszcze jakiegoś tutaj Speed Bridge'a czy coś. Środek. Ja się zapytam, czy słuchajcie, my lecimy na środek, bo szczerze mówiąc nie wiem, ale chciałbym przetestować właśnie, słuchajcie, Speed Bridge'a. A, widzę, że on leci na środeczek, więc ja będę mógł po prostu dobudować się do żółtych, bo żółci nam zostali do wyeliminowania. No dobra, mu Speed Bridge wychodzi, no bo on, gościu, nie ma wersji 1.17, a ja już mam. Dobra, słuchajcie, jedziemy. No dobra, tutaj trochę za mało tych klocków. Okej, żeby nie było tak. Za mało klocków, zaraz sprawdzimy, słuchajcie, jak to jest u Abry z budowaniem na jakiejś dalszej odległości, no nie? Ale zbierzmy te emeraldy, słuchajcie, widzę, że już myślałem, że słuchajcie, żółty to tak stwierdził, że do nas pójdzie, ale na szczęście, słuchajcie, nasze szczęście oczywiście, nie poszedł, nie, spokojnie, wiedziałem, że to jest dziura, jakby nie spadłbym, totalny chill. Dobra, widzę, że on tutaj wjeżdża, więc ja mu nie zabieram w takim razie, wręcz mogę mu oddać te dwa emeraldy, jeśli on by chciał, bo nie wiem, czy my jesteśmy jako sami teraz na środeczku, czy coś. Git, dobra, to łap. Zrób stary obsika w takim razie. Ja przejdę się z tobą, bo tutaj na pewno będę chciał cię powspierać. I patrzcie, czekajcie, naprawdę chyba nikt się nie dobudował jeszcze na środek, nie? A ja muszę przypilnować, żeby on dobrego, słuchajcie, tutaj obsa postawił, nie? Nie, no nie da się złego obsa postawić, słuchajcie. Obsydian jest jeden, wiadomo, jeden i to jest dobry obsydian. Okej, co ty byczku robisz? Aha, widzę, że mamy incoming, słuchajcie. Więc wolę to napisać Mikosokowi, bo już tutaj właśnie, słuchajcie, żółty nadciąga. Ale mam świetny... Nie! Czy to na waszych oczach też wyglądało, że to idealnie przeleciało przez... Co? Okej, dobra, gość, ale jakby ten fireball przeleciał 100% przez blok. Ja nie wiem, czy to jest wersja 1.17. Nie chcę też wszystkiego naprawdę zwalać na nią, ale no kurczę, na wersji 1.8, na której zawsze grałem, takie coś by się nie stało. Ej, poważnie, jakby, nie, teraz nie kumam. Jakby, jak do tego doszło, nie wiem. Nie rozumiem, słuchajcie. Nie rozumiem, na moje to powinien gość po prostu spaść. No ale trudno, gdyby ktoś pytał. Mam 187 gwiazdek, słuchajcie. I miałem taki plan, że do wakacji chciałem zrobić sobie 200, no nie, ale no właśnie na miesiąc przed, słuchajcie, wakacjami już rozpocząłem sobie serię, aha, tu się nie da stawić klocków. Rozpocząłem sobie serię hardcore i potem już sobie grałem normalnie na hardkorze, więc, że tak powiem, troszeczkę mieliśmy utrudnioną sytuację. Dobra, strzelam go drugi raz.
Okej, okay, tym razem, słuchajcie, zadziałało tak jak powinno. Spoko, i jeszcze go zrzuciłem, więc i tak git. I tak, słuchajcie, spoko. No, już miałem wrażenie, że się nie uda i że znowu, słuchajcie, ten fireball nic nie da. Ale tym razem, że tak powiem, wyszliśmy z tego cało. Dobra, no to co, wbijamy się tutaj, widzę, że tu gość już nadciąga. Okej, okay, dobra, tutaj, słuchajcie, jest koleś, więc myślę, że go tutaj pyk, pyk, rozpykamy. Dobra, tutaj klepiemy. Wow, 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 oj, ej, on ma 0 HP, błagam, dobij go. Dziękuję, dziękuję, gość miał 0 HP, więc bardzo dobrze, że Mikosok go akurat rozklepał. Moi drodzy, ja tylko jeszcze szybko przypomnę o sklepie www.abraity w pierwszym głopsie. Kozackie koszuleczki na was czekają, kubeczki, plecaki, worki na plecy, mnóstwo rzeczy i nawet jak zakupicie właśnie najtańszą rzecz ze sklepu, czyli kubek, czy na przykład koszulkę, to już otrzymujecie zdjęcie z autografem gratis. Tak, słuchajcie, jeśli chcecie otrzymać autograf, to po prostu zamówcie coś na sklepie www.abraity. Pierwsza linijka w opisie, klikajcie i zamawiajcie w tym momencie. Mikosok zaraz 400 gwiazdek, nieźle. No to troszeczkę więcej, ponad 2 razy ode mnie. No, ale Abera kiedyś nadrobi, spokojna głowa, dobra. Kupimy sobie wełniankę, kupimy sobie od razu, słuchajcie, wiecie co, jeszcze refila i kupię od razu Fireballa, bo tego Fireball Jumpa chciałbym przetestować, czy serio Abra jeszcze pamięta, jak to jest robić, słuchajcie, Fireball Jumpa, albo nawet TNT Jumpa, czekajcie, wait, weźmiemy jeszcze to TNT, czekajcie, jeszcze jedna sztabka złota i będziemy, a chyba, że tutaj ktoś zostawił, nie zostawił, okej, okay, ale tutaj złoto już leży w tym momencie, słuchajcie, bierzemy TNT i robimy obie rzeczy, i Fireball Jumpa, i TNT Jumpa, tam widzę, że słuchajcie, różowi jeszcze żyją, więc trzeba będzie się, że tak powiem, do nich wybrać. My, słuchajcie, enchanty to takie średnie mamy, zaraz się przejdziemy na diaksy, ale wolałbym teraz wziąć emeraldy i widzę, że tak, różowi się, słuchajcie, klepią z niebieskimi, spoko, bo to są jedyni, słuchajcie, przeciwnicy, którzy już zostali teraz, oczywiście poza nami, no dla nich, tak, przeciwnicy, no bo dla nas to my nie jesteśmy przeciwnikami, nie? Kumacie, o co chodzi, dobra, widzę, że oni się tam tak naprawdę mocno dość klepią, więc ja zaraz do nich podejdę, spróbuję ich oczywiście tam rozklepać, ale mam też, słuchajcie, ze sobą 4 emeraldy, tam widziałem, że słuchajcie, Mikosok, zostaw, bo on już chciał ich rozklepać, a ja nie chciałem, żeby on ich rozklepywał. Zostawię tutaj 4, słuchajcie, MC i lecimy, słuchajcie, lecimy. Tylko czy ja jestem w stanie tam dolecieć? No czekajcie, jestem w stanie bez problemu dolecieć tam Fireball Jumpem, dobra. Ej, ale... Podpaliłem się, ej! To było mocne, to było mocne, bo chyba na wersji 1.8, jak zawsze gram 1.8.9, to Fireball nie zostawiał, jakby nie podpalał ziemi. On po prostu wybuchał, ale nie podpalał ziemi. A tutaj, no jestem dość zdziwiony. Ale spoko, dobra, słuchajcie, ja tutaj lecę. Okej, dobra, idealnie, nie, szczerze, TNT jumpy i Fireball jumpy łatwo, bardzo łatwo. Naprawdę, jakby, tego się nie zapomina, to jest tak jak z jazdą na rowerze. Wejdziesz na rower, to tego nie zapominasz, nie? Po prostu po 10 lat... latach dalej, gdzieś jakieś... Nie da się z tym shiftem. Ja nie wiem, czy wy wiecie, o co mi chodzi. Jakby, czy wy wiecie, o co mi chodzi, czy nie. Że na wersji 1.8.9, na której tam zawsze grałem, to klikając shifta, jakby postać się nie obniżała. Ale, czy to nie jest kwestia tego? Nie, myślałem, że to jest kwestia dynamic fowa, ale słuchajcie, to nie jest kwestia dynamic fowa. Nie wiem czemu, ale ten shift zawsze już taki będzie. Nie da się tego zmienić, naprawdę nie da się budować przez to. Okej, zaraz spróbujemy jeszcze raz, więc jakby totalny chill, ale naprawdę się nie da, czy się da? Ej, jakieś emsy. Napisał czekaj. Dobra, no to... No to czekam. Co? Ej, słuchajcie, załatwił mi łuk. Nice. Ej, dziękuję. Jeszcze strzały sobie kupię, to słuchajcie, tych typów będziemy tak rozklepywać, że ja cię kręcę. Ej, nie spodziewałem się, że akurat Mikosok da mi łuk. Naprawdę było wiele rzeczy, że tak powiem, bardziej wartych kupna niż łuk. Ale on i tak stwierdził, że kupi ten łuk, więc naprawdę szanuję. Serio, tak totalnie fest szanuję. Tam widzę, że akurat jest gość, słuchajcie. Można by spróbować do niego podejść, no nie? Można by spróbować, słuchajcie, do nich podejść. Nie wiem, czy ich rozwalać, czy się z nimi bawić, ale zanim to zrobimy, to na pewno, słuchajcie, musimy ogarnąć sobie tak. To musimy sobie ogarnąć, musimy to sobie ogarnąć, bo akurat takie rzeczy jak chociażby respienie się życia na nowo u nas w bazie jest bardzo dobre. Fireballe oczywiście, słuchajcie, teraz tak, dużo strzał, no nie? Skoro, słuchajcie, mam ten łuk, to dawajcie, kupimy sobie dużo strzał, kupimy sobie, słuchajcie, znowu kolejnego Fireballa, kupimy sobie dużo wełnianki i słuchajcie, lecimy gdzieś do nich na bazę, dawajcie, polecimy. Lecimy do nich na bazę. Czy tu się da stawiać? No właśnie, tu słuchajcie, problem z tymi klockami. Dobra, ja jakoś to przekminię, słuchajcie. Ja jakoś to przekminię. Tutaj się da już stawiać. Okej, tutaj da się normalnie przejść. Tutaj się, słuchajcie, da normalnie przejść. Okej, Fireballem na pewno, słuchajcie, dolecie. Wow, myślałem, że już spadnę. Dolecieć, słuchajcie, nie dolecę. Ale, słuchajcie, ja... Ej, ten shift jest niemożliwy jest. Nie da się.
nie chcę spaść naprawdę z tym łukiem, słuchajcie. Serio, choćbym się bardzo postarał, to słuchajcie, ja nie dam rady speedbridge'a z takim shiftem. Normalnie shift nie, jak się klika, to ta postać, jakby ten ekran się nie obniża. No tragedia to jest jakaś. Dobra, dobuduję jeszcze kawałek i zrobimy po prostu fireball jumpa i będziemy mieli 100% pewności, że sobie dolecimy, nie? Dobra, jestem już blisko, bez problemu bym doleciał, ale jeszcze ten kawałek, słuchajcie, zrobię. Nie mam złotego jabłka. Kurczę, chciałem kupić złote jabłko, bo ja wiem, że jak to się skończy, słuchajcie. Ja wiem, jak to się skończy, że może być potem problem i nie będziemy mogli, słuchajcie, wiecie, przeżyć, bo po prostu nie będziemy mieli życia. Więc zrobimy tak, zrobimy tak, zrobię sobie jeszcze jednego firebola i słuchajcie, do nich polecimy. Może ich rozwalimy już tak, wiecie, na amen, a może nie. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Ale naprawdę ten auto-jump jest tak mocny, nie? Jest tak mocny, słuchajcie, ja cię kręcę. To jest tak niepotrzebna rzecz. Ja mógłbym go wyłączyć, ale stwierdziłem, że słuchajcie, jak już tak robimy. Ej, no to no, kiedyś nie było naprawdę tego płomienia. Ale chciałem powiedzieć, że jak już gramy na tej powalonej wersji, jeśli chodzi powalonej, jeśli chodzi o Bedwarsy, bo to po prostu nie jest wersja pod Bedwars, no to zróbmy coś śmiesznego, nie? Zróbmy, słuchajcie, zostawmy tego auto-jumpa. Dobra, ja tam, słuchajcie, strzelę w tego... on jest tak daleko? O kurcze, ej, chyba nie ma szans, żeby to doleciało do nich, nie? Bo to jest po prostu nie, to jest dużo za daleko oni są, słuchajcie. Serio, ja mogę się naprawdę starać, nawet tam gość widzę, że mnie widzi, ale widzicie, ta strzała nawet nie dolatuje, słuchajcie, tam. Nie dolatuje. No dobra, no to czekajcie, ja sobie zrobię coś takiego, że wejdę tutaj do nich. Okej, rozwalę im, słuchajcie, łóżeczko. Oni widzą, że tam mają jakąś specjalną moc, która mi nie pozwalała tutaj za szybko tego zrobić, ale dobra, okej, łóżka, słuchajcie, w tym momencie nie mają. A my sobie tak, podejdziemy, słuchajcie, do jednego i drugiego i zostaną nam wtedy, słuchajcie, już tylko dwóch osobników, bo jeden żółty. A wiecie co, wezmę sobie to. Wezmę sobie te diamenty, może się, słuchajcie, przydadzą. Został jeden różowy i zostało, słuchajcie, dwóch niebieskich, więc powiedziałbym, że naprawdę łatwa arena nam się trafiła, bo mogliśmy już wygrać, to mam wrażenie, w 2 minuty. Nie, no oczywiście żartuję, wiadomo, no Abera tutaj sobie bardziej żartuje niż mówi, jak jest, ale naprawdę trzeba przyznać, że kurczę, no, nie jest jakoś tak najtrudniej na świecie, nie? Dobra, tutaj akurat jest gość, tutaj jest znowu, słuchajcie, gość, dobra, okej, dobra, gościu, podłazisz czy nie podłazisz? Dobra, chyba on na mnie tutaj czeka, żeby mnie, słuchajcie, tutaj rozklepać. O! Miał patyk z knokiem, szanuję, bardzo dobra decyzja ze strony tego gościa. Jeżeli on kupił ten patyk po stracie łóżka, to mega szanuję, a jeśli miał po prostu go wcześniej, to no to wiecie co, zrobię, kupię sobie taki sam patyk i tak samo ich rozwalimy. Ej, ale naprawdę szanuję, bo nie spodziewałem się, że oni, słuchajcie, będą mieli patek na knoka. Ej, co jest tą wyspą? Tak, nie wiem, czemu on zbudował taką wyspę, ale dobra. Ej, już koniec zabawy. Wiecie co, powinniśmy serio po prostu... Ja na przykład do niego, gdybym serio chciał go wtedy rozwalić tak na największej szybkości, jak się da, to po prostu skoczyłbym do niego fireball jumpem, drugim fireballem, bo miałem dwa. Zabrałbym mu dużo HP i wtedy byśmy go pewnie rozklepali. A w ten sposób, no to, że tak powiem, dałem się wyrolować. No i tutaj, że tak powiem, mało IQ z mojej strony. No ale trudno, no nie będę płakał. Dobra, widzę, że to jest Mikosok. Siema. Tutaj widzę, że... Ej, oni strzelają? Czy o co chodzi? Dlaczego on nie buduje dalej mostu? Bo nie kumam trochę. Nie kumam, jakby... Czy on chce po prostu... Ej, trafił go w ogóle, słuchajcie, jajem, nie? Nie, no wiadomo, że to była strzała, ale to wyglądało, jakby Mikosok trafił go jajcem, nie? Dobra, czekajcie. Ja nie wiem, ja mam jakby budować, czy nie? Bo on tak stoi i czeka, ten Mikosok. Nie kumam, słuchajcie. Nie kumam, ale dobuduje most. Na wszelki wypadek, nie wiem, może się przyda, może się nie przyda. Tutaj to już mamy dobudowany most. Dobra, to co, próbujemy speed bridge'a? Próbujemy. Nie! Nie da się na tej wersji zrobić speed bridge. Nie, teraz to się wkurzyłem i teraz zrobię speed bridge'a. Teraz się wkurzyłem, naprawdę, dajcie mi bloki, naprawdę, bo teraz to się, słuchajcie, zdenerwowałem i naprawdę pokażę wam speed bridge'a, bo już, kurczę, jestem zirytowany. Dobra, robimy to, słuchajcie, robimy to. Pyk. Nie da się! Nie da się na tej wersji robić speed bridge'a. No mówię wam poważnie, ziomy. No totalnie poważnie, przez tego, że... Co jest? Ej, 1.17 wersjo. Nie uruchamy mnie, dobra, słuchajcie, ja robię jeszcze raz. Pyk. Widzicie, jak ten ekran, że tak powiem, świruje? To jest jakaś tragedia, nie? Ej, naprawdę, słuchajcie, dobra, okej, da się, jednak się da. Ale to jest tak złe, tak nie... Dobra, a czy da się robić w ten sposób? Czekajcie. Nie, widzicie, strasznie wolno jakby ten ludek z Minecrafta idzie. Dobra, czekajcie. Strasznie jakby wolno... Nie wiem, czy to jest serio różnica shifta, czy to tylko siedzi w naszej głowie. Ale naprawdę mam wrażenie, że serio jakby ten shift wolniej jakby działa. I przez co, że jakby on... Kurczę, wolniej kuca? Nie wiem, nie jestem w stanie tego ogrodzić, słuchajcie. Nie chcę teraz się wypowiadać na zasadzie, że kurczę, ja wiem dlaczego. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam wrażenie.
że to jest kwestia akurat tego, że jakby gość wolniej wraca do góry, nie? O, nie wiem, jakby po prostu jest trudno, jest dziwnie, no ale tego speedbridge'a jak widzicie da się budować, no po prostu nie jest łatwo i tyle. No ale dobra, my podlatujemy sobie oczywiście do niebieskich. Spróbujemy ich, słuchajcie, rozwalić. Tylko pytanie, czy już teraz, bo widziałem, że Mikosok to raczej się tak z nimi bawi. Ja też troszeczkę powiedziałbym, że się z nimi bawię. A gdzie on teraz jest? Ej, on padł? Nie, on rozwalił kogoś. To czekajcie, gdzie jest teraz Mikosok? Nie wiem. Podejdę sobie bliżej. Zobaczymy. Oni, widzę, że sobie obudowują łóżko, czyli no naprawdę jakby nie bardzo chcieli być rozwalonym. No to chyba Mikosok musiał do nich podejść, skoro... A, on coś kupił, czyli on nie jest tutaj gdzieś blisko. No dobra, tutaj w ogóle napisana Elka, spoko. Dawaj gościu, to co, lecimy do ciebie na wyspę? Dawaj ich. Okej, widzę, że tutaj gość akurat już podchodzi. Wow, byczku. Wepal gumę, wepal. Co jest z tym typem? Okej. No dobra, to było dziwne, ale spoko, jakby... Nie wiem, nie kumam. Ta, niech ich rozwala. Ej, słuchajcie, nie kumam. To było bardzo, bardzo dziwne. Jakby podchodzę do gościa, daję mu 2-3 ciosy, czyli już powoli jest zakładana strefa, a nagle on... Nie wiem, ja nie mówię, że on ma cheat. Absolutnie to nie jest kwestia cheatów. Nie, bo pewnie już pomyśleliście, że chcę mówić, że to cheater. Nie, totalnie nie. Bardziej mnie zdziwiło, dlaczego jakby ja nie mogłem wyprowadzić ciosów. Czy to jest kwestia tego PvP właśnie? Jakby 1-7... Nie wiem, no naprawdę! Wiele razy już graliśmy na tych powalonych wersjach i naprawdę za każdym... No widzicie, nawet cofki są. Za każdym razem było trudno, ale serio, teraz jest bardzo trudno. No okej, też gram pierwszy raz od miesiąca, nie? Ale naprawdę jest dziwnie trudno. Dobra, Mikosok, słuchajcie, już im się wbija tutaj w wyrko, więc pewnie im zaraz rozwali. Ja oczywiście lecę mu, słuchajcie, na pomoc, bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna. Czekajcie, i teraz tak, gdzie jest Mikosok, słuchajcie? Gdzie jest Mikosok? On ich teraz na niewidzce próbuje chyba klepać. Okej, rozwalił im wyro, w takim razie my się tutaj wbijamy i słuchajcie, klepiamy jednego, drugiego. Aha! Oni mają też w ogóle bardzo mocnego prota, gdyby ktoś pytał. A jak ktoś nie pytał, to tylko mówię, że po prostu mieli bardzo mocny protection. Słuchajcie, gdzie jest ten drugi ziomo? Ej, on uciekł na tą wyspę, czy mi się tylko wydaje? Nie wiem, ale mam takie wrażenie. Aha, on tutaj jest, słuchajcie, jest tutaj, dobra, okej. Wow, dobra, uciekam, słuchajcie, uciekam. Muszę poczekać, słuchajcie, tutaj na Mikosoka, bo jednak on albo ma mega mocnego prota, albo nie kumam, co jest? On ucieka, widzę, że przed nami, no ale dobra. A, bo my mamy, słuchajcie, prota dwójkę, to nie wiem, co on ma, tak szczerze, bo... Wszedł mi pod celownik. No tak, jest fajnie! Nie grać miesiąc w Bedwars. Moi drodzy, ja miałem super fan, naprawdę super fan z tej gry. Jeśli chcecie więcej Bedwarsów, dajcie znać, subskrybujcie kanał i klikajcie, otrzymuj wszystkie powiadomienia z kanałów oraz zapraszam na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie. Kozacka koszuleczka na was czeka, kubeczek, plecak, worek na plecy i każda jedna osoba, która zamówi coś na sklepie, otrzymuje autograf Abry za darmo. Tak, to jest jedyna opcja, aby autograf Abry dostać po prostu. www.abraety. Pierwszy link w opisie, wpadajcie, klikajcie i zamawiajcie. Ja wam życzę dobrego dzienneczka, eleczko i pu!